Witajcie, mali, duzi, średni, kolorowi, wysocy, niscy, szerocy i wąscy. No. I 77 A, płci. Czekaj, cicho ciemnie ostatnio było. A, tak. Przed parę odcinków temu. No. Tak, rzeczywiście. To jest takie bardzo inkluzywne nasze powitanie i często nam się zdarza pomijać jakieś grupy o różnych charakterystycznych właściwościach. No, niemniej w tym odcinku chyba powinniśmy w pierwszej kolejności powitać członków naszej niezjednoczonej opozycji cały czas. Dlatego, że właśnie nad tą niedozjednoczoną opozycją chciałbym się dzisiaj pochylić przez jakiś czas, bo no, po tym słynnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego z ostatniej jesieni, no to już wszyscy nabraliśmy takiego przekonania, ja zresztą również, no, że to jest ostatnia kadencja PiSu, bo nie bardzo... Pewien jesteś? No, wtedy byłem pewien, teraz zaczynam mieć wątpliwości, dlatego że no, wydaje mi się, że przekroczyli jakąś granicę, która no, wyznacza chyba punkt wytrzymałości w ogóle całego społeczeństwa i z jakiegoś powodu wyobrazili sobie, że tymi takimi aborcyjnymi czy antyaborcyjnymi w ich wypadku tutaj akrobacjami to będą w stanie coś uzyskać. Ale ja myślę, że to jest, zawsze myślałem, że to jest nieprawda, dlatego że ani aborcyjnymi, ani antyaborcyjnymi hasłami na dłuższą metę w Polsce nie udało się moim zdaniem no, wytworzyć przynajmniej jakiejś takiej dźwigni, która by tutaj zapewniała jakieś wieczne zwycięstwo. To znaczy, że ta wojna o kulturowy kształt polskiej rzeczywistości no, będzie zawsze tym czynnikiem, który będzie określał wybory polityczne Polaków. I jakkolwiek ja oczywiście jestem za tym, żeby aborcja była dopuszczalna i żeby społeczeństwo i kulturę przekształcać w sposób taki coraz bardziej postępowy, no tyle mam takie też wątpliwości, no to znaczy no, długo bardzo głosowaliśmy jako uczestnicy procesu politycznego w Polsce właśnie, a to przeciwko jako aborcji. Suweren, bo to jest takie bardzo modne słowo, nawet Bułgarii, suweren. Tak, suweren, tak, tak, tak. No więc jako suweren głosowaliśmy bardzo często właśnie, a to za aborcją, a to przeciwko gejom, a to przeciwko uchodźcom, a to za, nie wiem, jakimiś tam innymi tego rodzaju niuansami. I Prawo i Sprawiedliwość dokonało pewnego przełomu, dlatego że wprowadzając to słynne już takie legendarne aż 500+, no doprowadziło do pewnego przewartościowania, które w ogóle samo w sobie wydaje mi się celowe. No to znaczy, że ludzie zaczęli myśleć trochę bardziej swoim portfelem. To znaczy, że o, tu ci dają jakieś pieniądze, a ci nie dają żadnych pieniędzy. I mi się to wydawało zawsze no, takie pożyteczne. No to znaczy, że to jest lepsza metoda rozpoznawania jakiejś systematyki takiej politycznej, niż tam cały czas mówienie o sprawach postmaterialnych. Jakkolwiek ważnych oczywiście. No ale byłem przekonany i w dalszym ciągu jestem przekonany, że oni po prostu przegięli pałę. No, że oni tutaj doprowadzili do jakiegoś takiego wkurzenia, które no, ludziom nie przejdzie, bo no, nie są gotowi na to, żeby w jakimś takim kieracie znowu żyć. Tutaj jakimś takim konserwatywnym, zupełnie nieuzasadnionym, pod żadnym w zasadzie względem pozareligijnym. Nie? No i spodziewałem się, albo przynajmniej tak sobie tak sobie spekulowałem, no, że dobra, no to tak, ci załatwili się sami, nie? No to teraz tutaj opozycja ruszy do boju, prawda, z kopyta tego i już ich rozjedzie zupełnie, nie? No i jak wiesz, czekaliśmy, tutaj drapaliśmy się trochę po głowie, a ta opozycja, no oczywiście tam pokrzyczeli, protestowali, nawet wiesz, posłowie i posłanki lewicy byli przecież tymi protestującymi. Dostali a to gazem po twarzy, a to pałą po głowie, po plecach, jak tam Czarzasty, czy coś takiego, nie? No i, no i to oczywiście zbudowało też pewną legendę, taką nową, opozycyjną i to było moim zdaniem interesujące. No i wydawało mi się, że to jest taka dobra podstawa, żeby na tym budować dalej, nie? Żeby teraz, no dobra, no to teraz tak, to już mamy i teraz idziemy dalej, nie? Kolejne postulaty.
A tutaj, wiesz, zamiast tych kolejnych postulatów ze strony opozycyjnej, które byłyby zaznaczone w jakiś taki sposób, no, bardzo wyraźny, tak, docierający do społeczeństwa, no to okazało się, że znowu w miejsce tej próżni, którą PiS sam wytworzył, sam wszedł, prezentując coś, co w ciągu ostatnich, oh, żeby nie skłamać teraz, czy to był tydzień, czy 10 dni, czy tam 12 dni. Dwa tygodnie. Tak, no ale mniej więcej. Mniej więcej tak. Przynajmniej w momencie, kiedy ten odcinek będzie emitowany, to już na pewno 2 tygodnie upłyną, zaprezentował Nowy Ład. To on miał być kiedyś nowy, teraz jest Polski Ład. No i wcześniej jeszcze po drodze było takie potknięcie bardzo poważne przy okazji tak zwanego Funduszu Odbudowy, o czym rozmawialiśmy trochę w poprzednim odcinku, też zaznaczając, że traktujemy temat trochę po macoszemu, ze względu na upływ czasu i ze względu na to, że nie mieliśmy no, możliwości po prostu organizacyjnie, żeby tu się obrobić i wcześniej nagrać te odcinki. No i opozycja, tak jak zaznaczyliśmy wtedy, dostała jakiegoś drastycznego rozwolnienia i zupełnie sobie nie poradziła z tym. Jakoś tak zaczęła krzyczeć, pluć jadem na ten rząd i to zrobiła w takim momencie i w takim momencie politycznym, który był zupełnie, do tego się nie nadawał. I co się okazało? Okazało się, że wyborcy tych partii opozycyjnych, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, która no, jest tam największą jakąś organizacją, czy była do niedawna przynajmniej największą partią opozycyjną, no to nawet oni się zorientowali, że tutaj dochodzi do jakiejś aberracji, no i zaczęli rezygnować no, z tej swojej takiej, z poparcia dla Platformy Obywatelskiej. I doszło do kolejnego właśnie takiego załamania przy okazji ogłoszenia tego Nowego Ładu, czy tam Polskiego Ładu. Bo zamiast potraktować to w sposób racjonalny, a wydawałoby się, że tak należałoby to zrobić, no, będąc nauczonym już tym doświadczeniem na okoliczność właśnie Funduszu Odbudowy, że należy spróbować potraktować to racjonalnie i politycznie. No to oni też tego nie zrobili, tylko znowu zaczęli krzyczeć o tym, że bolszewizm, że wraca głęboki PRL, że wraca tego. I wiesz, ja jestem osobą, która nie jest specjalnie wielkim fanem sieci społecznościowych i no, śledzę je bardzo umiarkowanie, no ale nie mogłem sobie odmówić takiego bardzo skanu takiego ostrożnego i to takiej w retrospektywie dłużej tego, co nam wypisywał Tomasz Lis, tam Bartosz Węglarczyk i paru innych takich specjalistów, wiesz, którzy tłumaczą rzeczywistość Polkom i Polakom. No i muszę ci powiedzieć, że oni mają taką jakąś... Właśnie, zależy, że przerwę na chwilę, bo to dla mnie to Polkom i Polakom to jest takie strasznie takie przestarzałe XIX-wieczne pojęcie. No tak, ale to jak należy... No w ogóle wiesz, obywatelom Polski, albo na przykład, nie wiem, rodakom. Rodakom, to jest no tak. Takie określenie. Ja to bo, też trochę XIX-wieczne, nie? Nie, ale dlatego, że wiesz, no w Polsce nie mieszkają, nie żyją tylko Polacy. No tak, czego my jesteśmy najlepszym przykładem. Tak, no czy ja akurat jestem w połowie, więc jestem Polakiem, okay. Natomiast chodzi o to, że no nie wiem, są uchodźcy, jest wielka rzesza Ukraińców, Rosjan, wiesz, z Czeczni, teraz jest bardzo dużo osób też z Gruzji, z Pakistanu. To są osoby, które pracują w Polsce i płacą podatki w Polsce, tak? Więc oni też są jakby zaliczani do tej grupy wielkich Polaków. Prawda? Tak, tak. I wiesz, to trochę takie, no nie wiem, no bo wiesz, jakby oczywiście Polacy rządzą swoim krajem, prawda? Natomiast wiesz, no trzeba być trochę inkluzywnym też, nie? Nie, no dobrze, okej, tu ja przyjmuję tę uwagę znaczy, w takim razie. Wiesz, zgadzam się z tym, że rzeczywiście społeczeństwo no nie składa się wyłącznie etnicznie z Polek i Polaków i to na pewno należy uwzględniać, ale ja mam takie przeświadczenie też, że ci ludzie, którzy właśnie tacy jak Węglarczyki i Lisy, to oni się chyba nie skupiają za bardzo na tych... Tak, oczywiście. Oni tutaj mają jakieś właśnie skupieni, są najbardziej chyba na tych swoich odbiorcach, którzy odpływają cały czas, co budzi w nich nieustającą frustrację i to są Polki i Polacy i to jest bardzo szczególny segment Polek i Polaków. Polaków, którzy po prostu są zakochani w polskiej transformacji, albo przynajmniej w legendzie polskiej tak, transformacji. Która już jest zużyta, legendą. Tak, która jest zużyta strasznie. Legendą, no, czy tak. Już nieistniejącą. Tak, tak, jest taką półprawdą, półkłamstwem, w zasadzie no, tak należy to rzeczywiście rozpatrywać. No ale wydaje mi się, że rzeczywiście w tej grupie, jakkolwiek mogą być oczywiście jakieś osoby napływowe, to wydaje mi się, że są głównie Polki i Polacy, bo tylko oni są w stanie chyba w tę legendę uwierzyć. Dlatego, że osoba, która przyjedzie z zewnątrz, i to mogę być, wiesz, ja na przykład, który mieszkam tu już przecież bardzo długo, albo no nie wiem, ty, no ktokolwiek, jakiś zewnętrzni obserwatorzy, którzy no jednak poświęcają tej polskiej sprawie publicznej trochę czasu, no wydaje mi się, że oni nie będą na to podatni, dlatego, że ten ich model jakiegoś agitpropu jest tak toporny, że on naprawdę dociera tylko do swoich, tylko do tych, którzy naprawdę są zamknięci w jakiejś
jakiejś tej takiej kliszowatej bańce, no to znaczy, że wszystko dobrze, wszystko było wspaniale i tak dalej, nie? No ale, no więc tak, wykoprytnęli się na tym funduszu odbudowy i potem wykoprytnęli się drugi raz na tym łazie właśnie pisząc takie dziwne rzeczy. I wiesz, ja abstrahując już od nawet tego tweet feedu Węglarczyka czy Lisa, to wiesz, wystarczyło spojrzeć na takie serwisy jak Gazeta.pl albo TVN24 czy coś takiego, gdzie naprawdę używano po prostu idiotycznych sformułowań o powrocie i to naprawdę tak było, czy no to już nie pamiętam, czy na stronie Tok FM czy Gazeta.pl było, ale to można sprawdzić, że wraca głęboki PRL. Znaczy, co w ogóle jest głęboki PRL? Kiedy był głęboki PRL? Za Gomułki na przykład? Czy za Gierka? Wiesz, był głęboki PRL, to znaczy rzeczywiście mamy do czynienia z takimi aż deficytami, nie wiem, demokracji i tak dalej jak wtedy. Mamy do czynienia z rzeczywiście aż taką dominacją wyłącznie jednej partii, tak, która urządza cały świat. No więc wiesz, to jest oczywiste dla każdego jakiegoś myślącego, wiesz, przytomnie człowieka, że to jest, no, no, to jest niedorzeczność po prostu. Znaczy ja w moim przekonaniu, w mojej, według mojej obserwacji jest to po prostu gra w szachy. Szachy. Tak. No i wiesz, w tej chwili opozycja, wiesz, ma, jak się mówi, zadany szach. No tak, no chyba. Czy jest zagrożony. Jest w szachu, no. Jest tak w szachu, można powiedzieć. No. Tak. Ale właśnie dlaczego jest w szachu? Oni się, wiesz, oni jakby nie oczekiwali tego, takiego posunięcia PiSu. Znaczy oczywiście to było do przewidywania. Natomiast wiesz, na przykład nikt nie przewidział tego, że padnie akurat tutaj, co będzie mega, mega plusem dla PiSu. Próg podatkowy. Otóż to, ale absolutnie wiesz, się zgadzam. No, no. No i właśnie, oni nie oczekiwali tego, bo tutaj zamiast to przyswoić, że podać pierwszy jakby ten pomysł, prawda? To oni wiesz, czekali na to, że PiS to zrobi, tak? No i teraz że można było napluć. No, tak, i oni teraz nie mają innego wyjścia, jak napluć. Jakby sami się do tego konta zapędzili. Tak, jakby zdewaluować pozycję PiSu. To jest śmieszne w tej chwili, tak, komiczne tak, wręcz. Tak, tak. Dlatego, że wiesz, oni nie mają ani środków, ani możliwości, żeby to zrobić. Zgadzam się, że tak właśnie jest. Właśnie, bo to, czym jest teraz, jaka jest teraz pozycja Polski 2050? W zasadzie to jest cały program uległ, wiesz, jakby w ruinie, leży w ruinie w tej chwili. Bo kto zaufa teraz, wiesz, Hołowni? Ja myślę, że rozczarowani wyborcy Platformy Obywatelskiej mogą zaufać Hołowni w jakiejś części. Tak samo jak zwrócił uwagę, na pewno nie w takiej mierze jak przed tym. Nie, na pewno nie w takiej mierze, ale myślę, że w większej mierze niż na przykład Razem, bo przypominam ci, że Razem, gdy wystartowało, to też wystartowało głównie na elektoracie rozczarowanych wyborców Platformy Obywatelskiej i to był oczywiście mały segmencik, taki w miarę postępowy. Natomiast wydaje mi się, że Hołownia, ze względu na to, że za nim ciągnie się cały czas ta aura takiego, wiesz, niby popowego katolika, no to może też dojść do tego, że on tam jakąś część tych ludzi zabierze. Gdzieś tam, wiesz, weźmie i ten... Nie będzie to jakaś wielka, wielka sprawa, ale jeżeli chodzi o program Hołowni, to w ogóle jest to też pewna moim zdaniem zagadka, no bo jaki jest program Hołowni w gruncie rzeczy? No, program Hołowni jest taki jak... 270. Nie, nie, to była Platforma Obywatelska, tak, ale nie, ale program Hołowni to w ogóle mi się skojarzy przede wszystkim na podstawie tego, co on mówi, gdy słucham tych jego monologów, co wspominałeś chyba tydzień temu. No to właśnie program Hołowni, czy przynajmniej ten takie wrażenie, które on próbuje wytworzyć, to, że to będzie taka platforma z 2012 roku, czyli ciepła woda w kranie, wszystko dobrze, wszystkim troszkę, ale nie za dużo i tak dalej, i tak dalej. Znaczy nie, oni teraz się złapali tego, że na przykład skoczyły, wiesz, że utrzymywanie mieszkania skoczyło teraz w tej chwili, bo naprawdę tak jest. Nie, to absolutnie. Bo skoczyło jakieś parę miesięcy temu i że teraz przekroczyliśmy tą magiczną granicę 1000 zł. Ale 1000 zł czego? Że co miesiąc musisz wydawać na mieszkanie powyżej 1000 zł już. Na mieszkanie czy najmniej? Tylko komunalia jakieś, tak? Wszystkie media i tak dalej. Czynsz. Dla trzyosobowej rodziny, tak? Aha. No i wiesz, to jest, bo to cały czas się dzieje, my tego niby nie widzimy, no, natomiast jakby nam rachunki rosną. Prąd rośnie, ogrzewanie rośnie, a na przykład mam teraz do płacenia. Nie no, ja to widzę, tak. Wiesz, opłaty za śmiecie rosną, niewiarygodnie latynowo. Drastycznie, moja podwyżka u mnie, bo 215 zł na miesiąc. No to cały pług tam, wiesz, kąpisz w domu. Nie mam pojęcia. Mam rodzinę. No, także wiesz, no, to są rzeczy, które jakby są już bolesne, tak? Tak, 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 to są bolesne. Ja sobie nawet, wiesz, nie zdawałem sobie, znaczy dziękuję ci za te obserwacje, bo ja sobie nawet nie zdawałem sprawy z tego, że Hołownia się tym zajął. Ja jakoś to... Znaczy, to nie mówię, że on się tym zajął, tylko mówię, że to jest... Nie, to nie Hołownia się tym zajął, tylko to jakby było w telewizji pokazane, te TVN, wiesz, czyli, wiesz... Antyrządowe jakieś, no tak, tak. No tak.
po prostu było pokazane jako, wiesz, jako statystyka, jako fakt, nie? Bo to nie, są no dane to, GUS-u, tak, no, to nie. Są dane GUS-u, to nie są jakieś nie, ja oczywiście prywatne, to, wiesz, badania, to tak, są tak, oficjalne tak, dane tak. rządowe, tak? No. Ale wiesz co, myślę, że kluczowe jest to, co ty powiedziałeś w tej swojej tutaj właśnie refleksji, że oni czekali na to, aż PiS zrobi jakiś ruch. I za każdym razem, gdy się czeka, wiesz, no, lider odpowiedzialny, polityczny, w ogóle polityk to nie czeka na jakąś sytuację, tylko sam ją tworzy, tak? I próbuje się w jakiś sposób, próbuje zarządzać przestrzenią publiczną jakąś narracją, tak, żeby no zdominować chociaż na tyle jakiś przekaz, żeby móc tutaj no, dotrzeć do, wiesz, jak największej liczby ludzi ze swoim właśnie jakimś tam pomysłem, programem czy coś takiego. Ale zasadniczym problemem jest właśnie, zasadniczy problem pojawia się wtedy, gdy jest brak reakcji, brak programu, brak pomysłu, tylko po prostu czekamy na to, aż kiedyś to nasze plucie jadem w PiS w końcu, wiesz, że ludzie zaskoczą i sobie pomyślą, o, no teraz to im tak dowalili, że będziemy na nich głosowali. No i wiesz, i oni są w tej pułapce od 2015 roku, nie nauczyli się zupełnie nic, a teraz dwa razy się już tak walnęli przy tym funduszu, bo tak, ty powiedziałeś, że oni mogli zaproponować coś wcześniej. Ja myślę, że z pewnością mogli i mało tego, oni nie musieli czekać na PiS, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość już wcześniej, to było na początku tego roku, pamiętam jak oni zapowiadali, że będzie coś takiego, właśnie jak oni to nazywali wtedy Nowy Ład czy coś takiego, tak. No ale tam jeszcze dopracowują i kwestia podatków już się wtedy pojawiła. Ja nawet nie pamiętam, czy to o tym tutaj wspominałem, czy gdzieś tam właśnie pisałem w którymś ze swoich felietonów, ale to nie jest niespodziewana sprawa, więc oni mogli tak, się na to oczywiście, przygotować. Że tak. Mogli się na to przygotować. To ale... już o tym mowa już od 2 lat co najmniej. No, tak. Ja o tym słyszałem na początku tego roku, o tych podatkach, nie? O tym Nowym Ładzie i podatkach usłyszałem na początku tego roku i pamiętam, że wtedy zrobiło to na mnie wrażenie i sobie pomyślałem, o i teraz na przykład Lewica tutaj może pójść przywalić, nie? Tak, że tutaj tego. I, a Lewica oczywiście zasnęła, no i wiesz, i teraz się zajmują na przykład jakimiś tam, że ktoś kogoś gdzieś tam nieelegancko potraktował, Czarzasty, jakąś tam, już nie pamiętam, asystentkę, posłankę, czy cokolwiek. Ja przepraszam, Piaskownica, przepraszam, bo to obyczajówka to mnie naprawdę po prostu nie interesuje. No ktoś się niesportowo zachował i tam komuś, wiesz, coś brzydkiego powiedział albo tam. Nie jestem pewien, ponieważ nie zapoznałem się z tym jeszcze do tego stopnia, żeby móc tutaj, wiesz, wypowiedzieć się jakoś tak jednoznacznie bardzo na ten temat, ale jeżeli chodzi o kwestię zwolnienia z podatków, osób, które zarabiają do 30 tysięcy złotych rocznie, to wydaje mi się to absolutnie racjonalne i w ogóle nie trzeba być specjalnie tutaj ideologicznie zorientowanym. To jest po prostu racjonalny postulat, jeżeli chcesz mieć jakieś w miarę egalitarne i w miarę normalnie funkcjonujące społeczeństwo, które nie trwa na granicy biologicznego przetrwania swojej jakiejś, prawda, większości. Ale zwolnienie emerytury z podatku. No ale to właśnie... W Bułgarii już jest od lat. Tak, w Bułgarii to chyba... Bo w ogóle mi się wydaje, że chyba w Bułgarii nigdy nie było podatków od emerytury, ale nie chcę się zarzekać. No, tego nie pamiętam. Natomiast to jest oczywiście normalne. Ale w Bułgarii na przykład ma 6,1+, przepraszam, że się przerywam. W Bułgarii emeryci w ogóle jeżdżą za darmo. Tak, w transporcie tak, miejskim. Tak, tak, tak. Od lat, tak, też tak, od komuny. Tak, tak, tak. I to tak, się nie zmieniło. Tak, oczywiście. I to nawet jest chyba nie tylko kwestia emerytury, ale też próg wiekowy jakiś tam, już nie pamiętam, 65 lat, czy ileś, to coś takiego. To tutaj jest 70. A czy tutaj jest, tak. A, okej. Okay. No więc jeżeli chodzi o ten obszar, powiedzmy, właśnie podatkowy, no to tutaj moim zdaniem te wszystkie krytyki o tym, że to jest jakiś PRL, są kompletnie nieuzasadnione. Mało tego, powiem więcej. Ten postulat doprowadził do jakiegoś bardzo dziwnego takiego coming outu antyintelektualnego na, wiesz, właśnie na tej prawicy takiej, powiedzmy, neoliberalno-protransformacyjnej mocno, czyli tam mam na myśli właśnie PO i ten cały syndykat medialny wokół nich, bo Bartosz Węglarczyk właśnie w jednym z tweetów, który zrobił na mnie piorunujące wrażenie, napisał, aha, czyli teraz, przepraszam, cytuję z pamięci, ale to można znaleźć, ten tweet jest bardzo łatwo, to zapewniam, że to jest adekwatna jakby ta parafraza, że no teraz tak, czyli będą biedni będą płacić mniej, bogaci będą płacić więcej, a wszyscy będą dostawali ten sam, wiesz, jakby tę samą usługę tej samej jakości. Więc panie redaktorze, no to dopiero pan teraz, ja nie wiem ile pan ma lat, ale dopiero teraz pan odkrył, jak działają podatki i po co są, no to gratuluję, no kurczę, zrobił pan taką karierę w Gazecie Wyborczej, teraz jest pan szefem Onetu i dopiero teraz zaczyna pan w ogóle rozumieć podstawy polityki fiskalnej, no to naprawdę, no to rozumiem, no szkoła, w szkole podstawowej tego nie uczą, w szkole średniej już pewnie tak, no ale to chociaż na jakąś, wie pan, no, studia chyba pan też kończył, no to jakaś wiedza ogólna chyba pana obowiązuje, no jakaś taka kultura, kurczę, że jakieś wiedzy o tym, jak działa świat, nie? No ale dobra, no takie, takich mamy dziennikarzy i no, z tym po prostu musimy się mierzyć. Ale chcę powiedzieć, że przełożyło się to, ten kryzys właśnie, który tutaj pokrótce opisałem, przełożył się jednak w końcu na katastrofę wyborczą i katastrofę w tych sondażach dla Platformy Obywatelskiej, a wszyscy im mówili, nawet Lewica, na którą oni pluli za to, że oni tam poszli dyskutować z Morawieckim na temat funduszu odbudowy.
I lewica cały czas się broniła, mi się to nie podobało, ale lewica cały czas się broniła tym, że ojej, ale elektorat wasz popiera, nasz popiera, wszystkie elektoraty popierają, więc my też musimy to robić. Ja nie jestem za tym, żeby tak argumentować za każdym razem, że jak ktoś coś popiera, to my też musimy, ale no dobra. Ale było to ostrzeżenie dla Platformy Obywatelskiej, chłopcy, dziewczęta, nie róbcie tak. Dlatego, że skończy się to dla was katastrofą. I co? I dokładnie tak jest. Teraz sobie tutaj przygotowałem nawet kilka takich wyjątków z tego, co się w Platformie Obywatelskiej stało. I bo tam były, wiesz, te wyrzucania posłów, list 51 i tak dalej. Ja nawet zadałem sobie trud, żeby się zorientować, o co chodzi z tym listem 51, ponieważ wydało mi się, że to jakiś, nie wiem, kolejny wewnętrzny rokosz, tak? Tak jak było tam z Gowinem i z tym, to teraz... Tak, ale okazuje się, że w ogóle w Platformie Obywatelskiej powołano jakiś zespół imienia Frycza Modrzewskiego do spraw naprawy Rzeczpospolitej. W ogóle to mnie zaskoczyło o tyle, ale to... Kto to jest? Frycz Modrzewski. To jest taka postać historyczna, która... No tak, polski konserwatysta tutaj można, nie dziwi mnie, że oni się do niego odwołują, natomiast zdziwiło mnie to, że w ogóle w Platformie Obywatelskiej jest jakieś intelektualne życie. Nie wiem, czy ten zespół imienia Frycza Modrzewskiego cokolwiek zrobił. Chyba nie, bo podejrzewam, że gdzieś bym się na to natknął, ale no jedyny ślad jego działalności to jest właśnie ten list 51 polityków tam Platformy Obywatelskiej, którzy napisali o kryzysie przywództwa w Platformie Obywatelskiej. To jest też dosyć zabawne, ponieważ ja nie widzę w Platformie Obywatelskiej żadnego przywództwa w ogóle. Widziałem przywództwo za czasów Donalda Tuska. Jakie ono było, takie było, to można było się z nim zgadzać lub nie. Potem było przywództwo tej frakcji wrogiej Tuskowi, czyli Grzegorza Schetyny, czyli tam Pomorska, jak kolejna jakaś tam, no... taka kasta, która tą partię wzięła pod but. No, a teraz właśnie poseł Budka, który no jest rzeczywiście, jest śmieszny. No, ma śmieszne nazwisko, jest sam śmieszny i mam wrażenie, że jego to rzeczywiście przerosło. Ale przerosło go przede wszystkim nie na takiej zasadzie, że on jemu nie starczy jakiejś politycznej odwagi. Odwagi, tylko jemu po prostu, on jest za małym człowiekiem na to. No, znaczy, ja myślę, że... Wiesz co, zgodziłbym się, tylko że myślę też, że jakby to już jest nasze pokolenie. Budka, Trzaskowski, to już jest nasze pokolenie. A właśnie, widzisz, no, Budka jest właśnie chodzi starszy, o to, no... że oni mają jakby, nie, on jest w naszym wieku, moim, no, przynajmniej. Okay. No to chodzi o to, że po prostu oni jakby chcą przejąć władzę, bo mają nowe, świeże pomysły. No ale to cały czas jest u władzy. Spotykałem się z oporem. Dinozaurów politycznych i mi się wydaje, że tutaj leży problem. Być może tak jest. No tutaj jest, wiesz co, jeżeli chodzi o tę frakcyjność w Platformie, to ja mam napisane, że ludzie Budki to są właśnie między innymi tacy ludzie jak Kierwiński czy Jan Grabiec, to on jest chyba rzecznikiem w ogóle Platformy Grabiec, w tej chwili, tak? I że no oni skupiają się właśnie na jakichś tam konferencjach prasowych, wystąpieniach w telewizji i tak dalej. One są coraz głupsze te wystąpienia i coraz bardziej puste i te komentarze, które oni wygłaszają do mediów. Ostatni, na który się natknąłem, całego Budki, gdzie on pisał, mówił o tym, jak, że PiS wkracza w fazę walki klas, czy coś takiego, no w ogóle jakiś kompletny absurd. On oczywiście nie ma... tak, że teraz będzie szukał podziału dla ludzi, u ludzi zarabiających 4,5-5 tysięcy. Nie, no tam będzie już granica. No, się słyszałem coś takiego. No tak, ale dlaczego akurat 4,5, skąd no mu się to wzięło? Ze względu na to, że już oni od stamtąd zaczynają podatki, tak? Podatki. Rozumiem. Aha, w tym sensie. No tak, ale to wiesz, jeżeli nawet założyć, że tak rzeczywiście jest, to nie ma niczego wspólnego z walką klas, moim zdaniem, ale to już abstrahuję od tego. Natomiast jeżeli tak jest, to ze strony PiSu jest mądry strategicznie ruch. Dlatego, że oni w ten sposób oczywiście będą mogli liczyć na poparcie. Tak, ale no wiesz, ale taki Budka tego nie rozumie, tak? To znaczy, że Budka po prostu nie jest w stanie chyba zrozumieć tego, że teraz to jest jakby jedyny sposób walki o elektorat jest to, żeby zaproponować coś lepszego. Tak, jakby ale ja bym powiedział to trochę inaczej. Nie, że on tego nie rozumie, oni to doskonale rozumieją. A dlaczego nie chcą tego zrobić? Dlatego, że im się wydaje, że oni są jeszcze w stanie jakby zdewaluować PiS. No ale to 6 lat się nie udało, tak? Ale im się wydaje, że jeszcze są nadal w stanie zdewaluować PiS, dlatego że PiS jest niepraworządny, dlatego że PiS działa przeciwko, wiesz, jakby praworządności. No tak, no to wszystko tak, prawda, nawiasem. Dwa razy powtórzę. No ale wiesz, i sprawia też sądy, dzięki temu to lud po prostu uwierzy, że powie, że
Tak, my jesteśmy za platformą do tego, że PiS jest taki Czyli że zły. drugi raz będziemy walczyć o demokrację, Tak, tak? Jak rozumiem. natomiast widzisz, oni są niestety w błędzie, dlatego że dużo właśnie osób teraz się odwróci od nich i pójdzie w stronę PiS-u, dlatego że PiS im daje. No tak, tak. I teraz jedynym takim dobrym rozwiązaniem, wiesz, jakby, co by im wiesz, przyniosło jakąś korzyść, to jest tylko, żeby zrobić kontra, wiesz, lepsze propozycje. No więc właśnie o to chodzi. Słuchajcie, to nie jest takie trudne, naprawdę. Tak. Jeżeli chcecie wygrać wybory, to zróbcie, skonstruujcie lepszą propozycję programową niż tę, którą ma Prawo i Sprawiedliwość. Nie mamy wyjścia. No nie, a właśnie tak. Ja się obawiam, że tego nie zrobią, bo jak czytam, wiesz, no na przykład oni, 51 osób tam z Platformy Obywatelskiej, jakichś prominentnych, jak rozumiem, przepraszam, nie wiem, kto jest na tej liście dokładnie, bo nie zapamiętywałem tych nazwisk, na pewno nie my, dwaj, tak? Ale wiesz, i oni piszą o kryzysie przywództwa, tak? Piszą no bo jakieś takie ogólne rzeczy i co się dzieje? Natychmiast zaczynają się jakieś czystki. Tu jest, jest taka informacja, że pierwsi polecieli na przykład Ireneusz Raś i Paweł Zalewski, dlatego że, i tu jest powód, jako pytanie, publiczne krytykowanie partii i jej kierownictwa. Słuchajcie, jeżeli ktoś publicznie krytykuje partię... To jest głęboki PRL. No tak, właśnie, to jest głęboki PRL, masz rację. Słuchajcie, jeżeli ktoś publicznie krytykuje partię i kierownictwo, to znaczy, że nie jest w stanie efektywnie przedstawić krytyki wewnątrz partii, bo nikt nie idzie od razu do mediów, dlatego że to jest ten, bo każdy się liczy z jakimiś konsekwencjami. W związku z czym, jeżeli nie ma jakichś wewnętrznych kanałów do jakiejkolwiek dyskusji, no to wiadomo, że trzeba ją zrobić w końcu przez media. No a jeżeli jeszcze Platforma Obywatelska dołuje w sondażach, bo po tym jak straciła przy okazji Funduszu Odbudowy, po tym jak straciła przy okazji tej historycznej reakcji na ten Polski Ład, teraz jest pomiędzy tam jeden sondaż 12%, drugi 11,7%. Najbardziej taki pobłażliwy, jeśli można w ten sposób się wyrazić, sondaż dla Platformy Obywatelskiej to był ten, który OKO.press chyba zamówiło w Ipsosie. I tam było 18%, ale to dla całej Koalicji Obywatelskiej, nie tylko dla Platformy. W związku z czym, ale OKO.press jest bardzo pobłażliwe i dla w ogóle dla Platformy i dla tej części opozycji. W związku z czym ja jakoś tak ten... Ale... Polska 2050 w jednym z sondaży dla Dziennika Gazety Prawnej RMF FM 22% nawet miała. W związku z czym wydaje mi się, że tutaj jakiś transfer ten elektoratu chyba jest. I że tam jest takie zdanie, czas najwyższy odejść od wewnętrznych podziałów na tych, którzy kiedyś siłę Platformy budowali i tych, którzy mają ambicje budowania jej w tej chwili. Tu myślę, że to jest trochę kamyczek do ogródka właśnie tego, który ty tutaj zakreśliłeś. To znaczy, że tam jest jakaś stara gwardia, która po prostu nie pozwala, bo to dla mnie jest, to zdanie to jest coś takiego, że no w kontekście tych wewnątrzpartyjnych sporów to brzmi mniej więcej tak jak upominanie się jakichś tam starych działaczy o to, żeby im tutaj nie przeszkadzać i żeby ten... No ale ja oczywiście za Platformę Obywatelską specjalnie nie będę płakał. Jestem tylko troszeczkę zdziwiony, no tym, jak szybko, jak łatwo to w ogóle idzie. Natomiast... Ale dla kogo? Dla PiSu? No dla PiSu, tak, 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 tak. Natomiast już tutaj jeszcze sobie, odnotowałem sobie takie zdanie, które w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, to było w marcu, czyli 2 miesiące temu, powiedział właśnie Borys Budka, no bo to oni go tam pompują co jakiś czas, no i on przyznał się do, nie wiem, do bezradności chyba można powiedzieć, bo powiedział tak, no i co ja mam, nie, przepraszam, co można zrobić? Nie odwołam Morawieckiego, bo nie mam większości, armię mam przejąć. Panie Budka, to, naprawdę, to, nie musi pan przejmować armii, trzeba po prostu mieć lepszy pomysł, no, o którym się przekona społeczeństwo i to już nie będę tego powtarzał. Chcę jeszcze tutaj zacytować taką fragment wypowiedzi mojego byłego redaktora naczelnego, który napisał na ten temat komentarz na portalu Strike. Od nazwisko ma nazwisko Kowoc? Tak, dokładnie ten. I on napisał niezły komentarz właśnie na portalu Strike, w którym najbardziej zafrapował mnie właśnie taki oto jeden akapit. O jednym tylko marzę, by już więcej neoliberałowie z PO nie byli postrzegani jako jedyny ratunek przed autorytarnym państwem PiS. Żebym już nigdy więcej nie słyszał i nie czytał lewicowych działaczy, którzy marzą o koalicji z PO, by zabić PiS. Bo w ich mniemaniu, gdy PO weźmie władzę, to lewica będzie przy nich miała warunki do działania, rozwoju i rywalizacji. Głupki. No,
Wydaje mi się, Ale że. to coś takiego w ogóle się pojawiło, bo ja nie kojarzę. Tak, tak. Było, jest rzeczywiście bardzo duża frakcja tego elektoratu lewicowego i komentariatu lewicowego, który jest bardzo aktywny właśnie na jakichś tam Twitterach, Facebookach i innych tego rodzaju platformach, który ciągle pisze właśnie o tych jakichś takich, wiesz, że no fajnie by było, żeby jednak platforma wygrała, bo będzie nam łatwiej wtedy działać, a może wejdziemy z nimi w koalicję, a jak im się mówiło, że jesteście kretynami, to oni mówią nie, bo przecież bez nas platforma nie mogłaby rządzić, więc będzie musiała wdrażać częściowo nasz program, co jest też kolejnym moim zdaniem jakąś bardzo dziwną ułudą, bo to już parę razy tego rodzaju w ogóle sytuacje, okoliczności, no może nie takie, ale no, podobne miały miejsce i to w ogóle nigdy tak nie działa. W ostatecznym rozrachunku Platforma też w ogóle nie chce z Lewicą mieć niczego wspólnego, co moim zdaniem najlepiej udowodnił ten okres, no, kiedy Barbara się... Nowacka. No tak, Barbara Nowacka, ale Barbara Nowacka, okej, okay, to prawda. Barbara i ten Dariusz Joński jeszcze, nie? To jakby ten jakiś odpryski SLD-owsko-post-upowskie, to oni tam, wiesz, weszli w to, no i oni niczego na tym nie zyskali. W sensie oni, wiesz, nie mają wpływu praktycznie na nic, mogą tylko być wystawiani w charakterze jakichś takich właśnie, wiesz, no, takich lewicowych laleczek, które no od czasu do czasu można pokazać, ale nie, my tu też jesteśmy postępowi i tak dalej. I to jest jedyna ich rola. Oni tam. Ja przynajmniej nie słyszałem o żadnej inicjatywie Dariusza Jańskiego albo Barbary Nowackiej, która miałaby jednoznacznie postępowy charakter i którą kierownictwo Platformy poparło. Więc dla mnie to jest kompletnie bez sensu. No mogę tylko powiedzieć, że rację ma też właśnie Maciej Wiśniowski, pisząc, cytując na samym początku swojego felietonu, jaka piękna katastrofa z Greka Zorby. Rzeczywiście katastrofa piękna. Ja myślę, że wiele osób, które mają takie jakieś inklinacje, powiedzmy, filozoficzne i polityczne zbliżone do naszych, no to mogą teraz, wiesz, siedzieć, jeść popcorn i patrzeć, jak to wszystko się rozlatuje. To jest taka jak scena w Fight Clubie, nie? No, ostatnio, że tam wszystko wybucha. Natomiast wydaje mi się, że jednak zupełnie poważnie do tego podchodząc, to jest to impotencja nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale też w dużej mierze jest to impotencja Lewicy. Lewica przynajmniej po tym epizodzie z funduszami odbudowy, no to już teraz traktuje sama siebie trochę poważniej, bo chyba już zrozumiała trochę to, że nigdy nie zostanie pogłaskana po głowie ani przez żadną Platformę Obywatelską, ani przez Gazetę Wyborczą, ani przez Newsweek, ani przez Tomasza Lisa, ani całą resztę tych wszystkich tego syndykatu protransformacyjnego. I wiesz, stara się wybijać na jakąś niezależność myślenia. Co ciekawe, to jest niezależność myślenia, na którą oni się wybijają trochę od samych siebie. Znaczy, oni sami się muszą uwolnić od tego strażnika, którego mają w głowie, że nie mogą po prostu postępować wbrew, wiesz, ustalonym narracjom, które były jakimś konsensusem okrągłego stołu. I teraz wydaje mi się, że może tutaj trochę zaczyna się jakoś, wiesz, ta więź pomiędzy tym wewnętrznym, mentalnym właśnie jakimś strażnikiem, a nimi samymi jako takim korpusem politycznych jakichś działaczy i nie wiem, i takich, no takiego podmiotu, tak, że uzyskują jakąś podmiotowość, no może to się uda. No, żałuję bardzo, że muszą walczyć sami ze sobą, ale trzymam kciuki, może rzeczywiście pokonają się sami i jakoś wybiją się na jakąś taką polityczną samodzielność. Tym bardziej, że... Więc przeprowadzono sondaż, który w moim przekonaniu odzwierciedla też interesujący proces, który dzieje się w ogóle w polskim społeczeństwie. I też on jest w pewnym sensie związany z tym, co przeżywa Lewica, bo tutaj ja przynajmniej dostrzegam, no to jest moja oczywiście interpretacja, jakąś próbę wybicia się na taką niezależność od tego narracyjnego kieratu, tak? Gdzie przez 30 lat powtarzano, że nie wiem, podatki to kradzież, podatki to zło i tam państwo cię okrada i tak dalej, i tak dalej. No i teraz tak, na postawione w ten sposób pytanie, Polski Ład zakłada podwyżki podatków dla najlepiej zarabiających Polaków, to jest powyżej 10 tysięcy złotych na etacie, a także obniżki dla najsłabiej zarabiających, jak oceniasz te propozycje Prawa i Sprawiedliwości? 1/4 respondentów odpowiedziała, że zdecydowanie dobrze je ocenia. I moim zdaniem to jest jednak duże zwycięstwo, nie abstrahuję od wszystkich politycznych partii i tak dalej, to jest duże zwycięstwo w ogóle całego społeczeństwa, no. Dlatego, że no, udało nam się skonfrontować w sposób skuteczny, przynajmniej częściowo skuteczny, właśnie z tą nawałą, wiesz, tę neoliberalną ofensywą propagandową, która miała miejsce przez tyle lat. No a potem mamy raczej pozytywnie 32,3%, no to, wiesz, razem to jest co, 24, 32, to jest no ponad 56-57%, no. Więc wiesz, mamy prawie 2/3 ludzi, którzy... Uparcie. No nie, ale no wiesz, ale tu mamy kwestię nie tyle poparcia dla samego Prawa i Sprawiedliwości, tylko dla jakiegoś rozwiązania konkretnego. W sensie, jeżeli jest jakieś rozwiązanie, które będzie społecznie korzystne, to ja je poprę zawsze, niezależnie od tego, kto je zaproponuje. Wiesz, na to, na ten. I później mamy oczywiście tych ludzi, którzy są absolutnie przeciwko. I to są... To jest...
to jest 13,8%, czyli wiesz, w stosunku do tych, którzy zdecydowanie pozytywnie, no to jest połowa. Wiesz, czyli to jest naprawdę słabo, a raczej negatywnie jeszcze mniej, gdzie bym się spodziewał, że byłoby więcej, nie? Raczej negatywnie ocenia tylko 12,3, no i 20% nie ma tam 17, dokładnie nie ma zdania. Więc dla mnie to jest bardzo ciekawy sygnał i wydaje mi się, że to jest też taki sygnał, powinien być dla niezależnie myślących i niezależnie piszących, czy tam tworzących jakieś te dziennikarzy, którzy mogą teraz przestać się już samocenzurować, przestać jakby myśleć w tych kategoriach, które zostały narzucone jako przyzwoite i słuchajcie, piszcie co chcecie, badajcie, róbcie, zastanawiajcie się, liczcie, rozmawiajcie z ludźmi, dlatego że naprawdę jak nie teraz, to kiedy? I jeżeli naprawdę nie pojawi się coś, co będzie nowe, atrakcyjne, interesujące i co będzie, no, zademonstruje jakąś wizję polityczną, no to najbardziej liczyłbym oczywiście na lewicę, która no, mogłaby sięgnąć po jakiś taki romantyzm ludu trochę. I co wiesz, porwie nas na barykady, to może trochę przesada, ale no przynajmniej spowoduje jakąś taką emocjonalną falę nowego, jakiegoś takiego populistycznego, fajnego, wiesz, wzmożenia. No to bałem się, że naprawdę PiS będzie rządził, kurczę, wiesz, no do emerytury. Czyli czekamy na kontratak. No tak, znaczy czekamy, no zachęcamy do tego kontrataku nawet. No jednak słuchajcie, mamy w parlamencie lewicowy klub. Jakie tam są, prawda, te różne strukturalne podziały takie są, no ale ten klub powinien działać. No i no, ja liczę na to i zachęcam do tego, żeby naprawdę skopa i już nie oglądać się na żadną platformę ani Hołownię, tylko je walić po prostu bez w ogóle żadnej trzymanki. Przykład PiSu pokazuje, że to świetnie działa, więc nie bardzo rozumiem, dlaczego mielibyśmy nie powtórzyć jakiejś strategii, do której ja nawiasem mówiąc tylko powiedzieć zachęcałem o wiele wcześniej, niż w ogóle o PiSie usłyszał na dobre świat. Dodam tylko, że największe poparcie program podatkowy PiS ma w miejscowościach od 5 do 19 tysięcy mieszkańców, czyli w małych miejscowościach, to jest 62%, tak? Ale na drugim biegunie, tam gdzie jest, wiesz, najmniejsze to poparcie, to i tak podwyżki dla najbogatszych popiera 52%, czyli nawet w Warszawie, tak? Znaczy Warszawa, Poznań, Wrocław, nie wiem, Pomorze i tak dalej, tam Kraków, co jeszcze, to wiecie, nawet tam to są bastiony antypisu, nie? No. I 52%. Tak, ale chciałbyś płacić 50 zł za autostradę? No oczywiście, nie, no jasne, że nie, no jasne, no, no to jest oczywiste. Dodatkowo do benzyny. Tak. Nie, ale widzisz, to co ty teraz powiedziałeś, to jest takie bardzo, w ogóle bardzo liczę na to, że ludzie właśnie w ten sposób będą reagowali, bo to co ty powiedziałeś, to była taka naturalna, intuicyjna i bardzo racjonalna reakcja. I zachęcamy was do tego, żeby wiecie, w tradycji takiej oświeceniowej, racjonalnej, myśleć o tych wszystkich rzeczach. I albo płacić za abonament telewizyjny, telewizyjno-radiowy, to jest w ogóle, to jest kurna relikt w ogóle, tak, nawet tak. Nie z PRL-u, nie wiem skąd to się wzięło, ale myślę, że może być. Ja w ogóle nie oglądam TVP, w ogóle, od lat. Ja też, ja w ogóle nie oglądam telewizji od bardzo dawna. W ogóle nie oglądam i to dla mnie to jest kradzież. Tak, tak. Ani nie słucham radia. Tak. Dla mnie to jest kradzież, bo teraz nawet wiesz, jak oni zdemontowali Trójki, no to już nie ma czego praktycznie słuchać. No. Znaczy słuchasz radia pewnie prywatnego, a nie państwowego. Pewnie tak, no radia prywatne też mają swoje oczywiście wady i zalety, natomiast wydaje mi się, że jest kilka takich segmentów podatkowych, które na pewno powinny, które można ocenić krytycznie. Już nie wiem, czy warto sięgać akurat do tego słownika, tam powiedzmy tej takiej libertariańskiej prawicy, że to jest kradzież, ale są nieuczciwe, po prostu są nieuczciwe. Podatek radiowo-telewizyjny, czyli ten abonament jest nieuczciwym podatkiem. I tym bardziej właśnie w dzisiejszych czasach, kiedy, przepraszam, no każdy ma telewizor, kurczę, bezdomny może nawet... Nie, przepraszam, to nie jest telewizor, to jest monitor. To jest monitor, a właśnie, to jest monitor. No ale tak, więc, no tak. Faktycznie to jest monitor. No tak, no to tak samo możemy prowadzić, wiecie, no podatki od smartfonów, no każdy ma smartfon, ale najbiedniejsze... Ale był taki pomysł. Najbiedniejsze osoby, ale kurczę, był taki wiecie, pomysł, więc nie pod swoim no tak, pomysłu. Nie, no oczywiście, tak. Ale na koniec chcę powiedzieć, ponieważ nie chciałbym, żebyśmy tu wyszli na jakichś chwalców PiSu, którymi nie jesteśmy i nie mamy zamiaru nigdy być, to chcę tylko, chcę powiedzieć, że jest... Jest to jakąś naszą
tragedią tej nowoczesnej historii Polski, że tego rodzaju pomysły, które są zupełnie racjonalne i które moim zdaniem no, są przynajmniej, powinny być przyczynkiem do jakiejś debaty publicznej, podsuwa właśnie Prawo i Sprawiedliwość. I nie ma żadnego powodu, żadnego, zupełnie powodu poza ich własną indolencją, żeby inne stronnictwa tego, tego rodzaju pomysłów nie grzały i nie ten. Więc myślę, że poza tą zachętą do racjonalnego oglądu, to zachęcamy też do radykalnych, do radykalnego myślenia i do racjonalnych, ale również radykalnych działań. Bardzo bym sobie życzył tego, żeby w Polsce zadziało się coś, co będzie emocjonalnie i politycznie nadające się do skonsumowania. Wiesz, jak kołownie zaczynasz brzmieć. Wiesz, no tak, ale ideologicznie rozmarzony. Ale słyszałeś, no tak, co na przykład się stało teraz, co powiedział Czarnek? Nie wiem. No bo wiesz, zwiększył jakby godziny historii. No tak, bo rzeczywiście tego nam no najbardziej brakuje. I zgadnij, co, czego będą się uczyć. Żołnierzy wyklętych. Nie, że na pewno będzie o, na pewno będzie o tym. O Wielkiej Lechii. Nie. No, to, to po następnym rządzie. Na pewno będzie o Tupolewizmie. Więc wiesz. Ale jak to o Tupolewizmie? No, znaczy, będzie o katastrofy będzie smoleńskiej, nie? Ale to było 10. No ale będzie, to już będzie, będzie dziecko się uczyło o tym, wiesz. Że ale, ale on to powiedział, tak? I, no podobno tak. No i dzisiaj, wczoraj słuchałem, wiesz, taką fajną opinię, że było pytanie, jakby pan miał porównać ministra Maciejkiewicza i ministra Czarnka, to jakby pan, wiesz, zestawił ze sobą. No i powiedział, no raczej bym stawił znak równania. No Maciejkiewicza i Czarnka, no tak, no tak. Chyba no bo jest, z jednej strony masz demontaż jakby armii, a z drugiej strony masz demontaż myślenia. No, tak, szkolnictwa. O Jezu, no to tu już masz jakby już oczernienie, wiesz, jakby PiSu. I jakby tak, też naplęliśmy, żeby nie było. Dewaluacja jakby, wiesz, pozycji PiSu. Nie, no więc właśnie, bo w ogóle to jest tak, ten rząd jest straszny, ta partia jest straszna, ale problem polega na tym, że oni cały czas wysuwają jakieś pomysły, które są sensowne. I teraz pytanie oczywiście, czy te sensowne pomysły zostaną wdrożone kiedykolwiek, tego nie wiemy, bo na przykład jest kwestia jeszcze śmieciówek, nie? To było też w tym Nowym Ładzie, czy, przepraszam, Polskim Ładzie, że oni te śmieciówki zgubili. Ja im w ogóle nie wierzę, bo no to oni, oni nie są sorry, tego zrobić. Ale przepraszam cię, no oni, wiesz, oni już od, już było w 2015 roku, było mowa o tym, że oni zlikwidują śmieciówki, minęło 6 lat i ten. Ale są też złe pomysły, że było gorzej. Jeden z pomysłów, który jest źle oceniany przez lewicę i przez różne osoby, no takie właśnie, no powiedzmy o profilu zbliżonym do naszego, to jest kwestia mieszkaniówki. Bo tam, a, będą? Będą, będą, ale będzie to robione, owszem, to teoretycznie tam ma coś z tego być, bez ale... Nie do 25, no tak, 75, roku. Ale to w ogóle nie, to też ja nie wiem, ja przepraszam, ja nigdy nie chciałem mieszkać w domu i nie potrzebuję domu i nie chcę mieć, ale dom 75 metrów, mieszkanie mają 75 metrów, co to za dom w ogóle? Wiesz co, nie jest taki mały. Ale, no dobra, no, ale, ale chcę powiedzieć, że jest bardzo interesująca krytyka tego właśnie sektora, tego segmentu Polskiego Ładu, gdzie no, ludzie, którzy są specjalistami od spraw lokatorskich, mam na myśli aktywistów, których ja akurat śledzę dosyć, wypowiedzi dosyć uważnie, tam Jana Śpiewaka, Jakuba Żaczka i tak dalej, którzy mówią jednoznacznie bardzo, że to jest program taki sam jak Platforma Obywatelska, polegający na pompowaniu kredytu, bo oni mają dopłacać do kredytów i tak dalej, a gdy pompujesz kredyty, to zwiększasz popyt w taki sposób, że ceny cały czas rosną, a chodzi o to, żeby te ceny zaczęły spadać, czyli żeby stworzyć konkurencję dla deweloperki, a nie żeby ją wspierać. No, więc żeby nie było, napluliśmy też trochę na Nowy Ład. Jeszcze jedna rzecz, bo są jakieś roszady znowu wokół Gowina, nie wiem, czy słyszałeś. Ale właśnie ostatnio oni się dogadali, bo tam Nie, no bo teraz podobno Bielan. Znowu Bielan, tak? Znowu Bielan. Na Brudziu. Oni nie mają lepszych kadrów na Brudziu, na Paskudziu. Na Paskudziu tak. Powiedział, że już porozumienie będzie już Bielana. Oni się śmieli, wiesz, że ten, że teraz pan Gowin się budzi i nagle jest w innym ugrupowaniu, tak, zmienił nazwę. Tak jak Leszek Miller, co się obudził i był nagle w innym ugrupowaniu, ale no, powiedział, że nie będzie do niego przystępował. Więc on powiedział, nawet Bielan powiedział, że niektórzy posłowie, jakimś to nie podobało, to mogą wystąpić. Słuchajcie, ja wam coś powiem. Jest taki cytat z Bertolta Brechta, ja nie pamiętam, z którego to było dokładnie, z którego to dzieła, ale on tam właśnie zawarł takie spiżową taką sentencję. Powiedział, jeżeli politykom się nie podoba społeczeństwo, no to mogą sobie wybrać inne. Wszystkich inkluzywnie... Szerokich, wysokich, szerokich, szerokich, wysokich, szerokiej, tak, drogi. Szerokiej drogi i samych wspaniałości.
Żegnamy Was i życzymy wytrwałości. W dużo przyszłym tygodniu pieniędzy, znowu dużo będziemy. Pieniędzy. Tak, tak, wszelkich doczesnych oby tak, dóbr ten, i przyjemności. Mogę też, sorry, ten, co prosił o pomoc kryzysową, to niech dostanie, bo tak, ja też prosiłem. Tak, tak, ale widzisz, to jest dlatego, że ta pomoc kryzysowa, mi to ktoś powiedział i kurczę, nie mogę sobie przypomnieć kto, ale może w takim razie pochwalę tę osobę w następnym programie, ale ktoś właśnie skomentował to w rozmowie ze mną, powiedział, że widzisz, bo ta polska pomoc dla przedsiębiorców jest oparta na biblijnej zasadzie. Mówię, tak, a na jakiej biblijnej zasadzie? Miejcie, a będzie wam dane. I to jest, widzisz, taka... Ale trochę nie rozumiem. Miejcie. No, miejcie, no tak, jak już masz, to jeszcze dostaniesz. Ale to troszeczkę tak jak Unia Europejska. Prosisz o dotację. Tak, tak, tak. To tak, no jak jesteś za biedny, to nie dostaniesz. No widzisz, dotacji. Czyli to są, o, czyli cywilizacja łacińska działa no, w Europie. O, no tak. Także jest zgodna z tradycją rodziny. No tak, dokładnie. Okej, okay. Dziękujemy. Kupcie nam kawę i nie zapomnijcie o tym, żeby postawić tam ten kciuk w górę i znak subskrypcji, żeby kliknąć ten dzwoneczek i tak dalej, bo to pomaga nam upowszechniać nasze wspaniałe wnioski, myśli i koncepcje.